Po tym niesamowitym wydarzeniu na górze Jezus, Piotr, Jakub i Jan powrócili do pozostałych uczniów, gdzie wokół młodego człowieka opętanego przez złego ducha zebrał się już tłum. Idzie! Już tu jest! Patrzcie! Nauczycielu! Nauczycielu! Błagam cię, spójrz na mojego syna. Proszę, pomóż mu. To moje jedyne dziecko. Błagałem twych uczniów, ale nic nie mogli zrobić. O przewrotni i pozbawieni wiary ludzie. Jak długo mam przebywać z wami, was znosić? Przyprowadź tu swego syna. Wtedy właśnie zły duch rzucił ciałem chłopca o ziemię i zaczął nim targać. Jezus rozkazał wyjść demonowi i chłopiec natychmiast został uzdrowiony. To cud! Pewnego dnia, kiedy uczniowie chodzili z nim od wioski do wioski, podszedł do nich człowiek i powiedział do Jezusa. Ja pójdę z tobą, mistrzu. Wpierw pozwól mi jednak wrócić i pożegnać się z rodziną. Ten, kto zaczyna orać, lecz często spogląda wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kto chce iść za mną, musi zaprzeć się samego siebie, dźwigać swój krzyż każdego dnia i iść za mną. Kto chce zachować własne życie, straci je. Lecz ten, kto swe życie odda za mnie, zachowa je. Jakiż pożytek da człowiekowi, że zyska cały świat, gdy straci własną duszę? Jeżeli ktoś wstydzi się mnie i mej nauki, Syn Człowieczy będzie się go wstydził, gdy powróci w swej chwale i w chwale swego Ojca i Jego aniołów.